Dlaczego pisałem tak długo, to jest trochę trudne pytanie dla autora, bo książki mają swoje wymagania. No ta była szczególnie wymagająca. To jest historia, która dzieje się owszem w przyszłości, to jest fantastyka, ale fantastyka, która ociera się o naszą rzeczywistość. O wydarzenia nawet polityczne, które towarzyszą nam tutaj, które możemy sobie oglądać w telewizji, bo to jest krótki horyzont czasowy, więc trzeba było je uwzględniać. A kiedy zacząłem pisać tą książkę, miałem w głowie cały zamysł i plan, powiedzmy, ale rzeczywistość była kompletnie inna. Trudno teraz w to uwierzyć, bo to jest ledwie parę lat, ale kiedy zaczynałem to pisać, dajmy na to, Krym należał do Ukrainy, nie istniało żadne ISIS, w Europie nie było problemu z migrantami ani z terroryzmem. Te wszystkie wydarzenia zaczęły się pojawiać w trakcie. Nagle zaczęliśmy żyć w ciekawych czasach, które zaczęły rzutować także na to, jak będzie wyglądała przyszłość. Musiałem to co chwilę uwzględniać, żeby nie opisywać świata, który jest zupełnie nieadekwatny. No, powiem tylko, w to mi pewnie nikt nie uwierzy, ale jest tam scena, w której bohater, będący takim, powiedzmy, internetowym dziennikarzem, nagrywa w ukryciu spotkania elity politycznej. I ja sobie to wymyśliłem, zanim doszło do słynnej afery taśmowej pod tytułem Sowa i przyjaciele. I to się zdarzyło w momencie, kiedy tą scenę już miałem napisaną. W związku z tym musiałem to wszystko wyrzucić i uwzględnić fakt, że w przyszłości politycy będą jednak pamiętali o tym, że mogą być nagrywani, mogą być podsłuchiwani, w związku z tym będą to brali pod uwagę, będą się zabezpieczać. To nie może być tak po prostu, że bohater sobie wszedł i użył jakiegoś ukrytego sprzętu i nagrał. Nie, musiałem zmienić kompletnie koncepcję, uzasadnić, w jaki sposób to mogło w ogóle być możliwe, i ten drobny szczegół zabrał mi jakieś 3 miesiące, tak naprawdę. Wymyślania, próbowania, kombinowania, chodzenia w kółko, i z bardzo wieloma rzeczami tak było. Taka jest po prostu specyfika tego typu fantastyki naukowej. To nie jest jakieś proroctwo czy wizja przyszłości. Nie o to chodzi, że świat dokładnie będzie tak wyglądał jak w tej powieści. Ale mimo wszystko rzeczywistość musi przypominać naszą, po to, żeby ta historia w ogóle działała. Są dwie zupełnie różne książki, w związku z tym także dwóch zupełnie innych bohaterów utrzymanych w innej konwencji. Konwencja, w której pisany był Pan Lodowego Ogrodu, jest w pewnym sensie łatwiejsza. Zatem Włóko był bohaterem specyficznym, takim skrojonym na miarę historii, która wygląda na fantasy. Od takiego bohatera wymagamy, żeby był człowiekiem czynu, jest specyficzny, był łatwiejszy po prostu. Norbert to jest bardziej taki everyman, takie postaci trudniej się prowadzi. Ja się do niego przekonałem właściwie w trakcie pisania, kiedy zaczął nabierać więcej cech indywidualnych, kiedy zacząłem lepiej rozumieć tę postać, ale no, Włóko był łatwiejszy i taki przyjemniejszy jakby do prowadzenia dla autora. Można go było wsadzić w różne wydarzenia, w których wiadomo było, że sobie poradzi, bo jest do tego przystosowany i wyszkolony. A tu mieliśmy w zasadzie człowieka z ulicy, dla którego każda taka sytuacja typowa dla historii sensacyjnej będzie problemem fizycznym, psychicznym. To jest ktoś, kto musi sobie radzić z każdą taką sytuacją, która nie będzie stanowiła żadnego problemu dla bohatera typu Włóko. Tylko to są dwa różne światy, dwie zupełnie różne historie dwóch zupełnie różnych bohaterów. Trudno to porównywać. Ale tak z czysto praktycznego punktu widzenia Włóko był łatwiejszy.